jeszcze nie ma, więc chyba będę mogła właściwie spać u jego w łóżku. Ej, nie możesz u niego spać w łóżku, bo się w niego zamienisz, zamienisz się w Juliana, mówię ci, taka klątwa. O matko, co ty mówisz za bzdurę, Ema? Naprawdę, to prawda wszystko. Zamienisz się w Juliana i wtedy ja ci nawet nie pomogę. O matko, idź spać, kochana. O matko, co za dziwny pomysł, że ja się zamienię w Juliana. O matko, czy już jest ranek? Chyba muszę wstać. A, dzisiaj jest kolejny odcinek Next Top Model, ale super, nie mogę się doczekać, jak będzie. Nieźle. Jestem ciekawa, w co mogę się dzisiaj ubrać, żeby wyglądać super. No to muszę się przygotować, wziąć ciuchy, wyszczotkować włosy. Dobra, no to mam już koszulkę, idę do łazienki. Co mam dzisiaj ubrać? Coś innego jeszcze na tą koszulkę? A dlaczego mam na sobie i buty Juliana, i spodnie Juliana? Bluzę Juliana? Musiałam jakoś bezwiednie przebrać się w jego rzeczy w nocy. Dziwne. No cóż, dobra, idę do łazienki. Najpierw umyję sobie buzię, albo nie, siku. Oj, tak, tak, tak. O matko, ale dzisiaj będzie... Ciekawe, jakie będzie kolejne wyzwanie w Next Top Model. Nieźle, nie mogę się doczekać. Dlaczego wyglądam jak Julian? O matko, ona mówiła prawdę. Zamieniłam się w Juliana. O matko, myślałam, że to bzdury i jakieś wymysły dziecka. Co teraz? O matko, najgorszy sen sprawdził się. Zamienił się w prawdę, jak to możliwe? Czy to wszystko, czy się uda z moimi rzeczami? Ha, może będę wyglądała trochę bardziej jak Hania. O nie. Co teraz? Nie mogę tak wystąpić jako w Next Top Model. Matko, i co teraz? Julian, wróciłaś już. Myślałam, że jeszcze... Dlaczego masz na sobie ubranie, Hani, tak naprawdę? Myślałam, że jeszcze tydzień masz być na swoim obozie. Chciałam zrobić witalną imprezę. Ja nie jestem Julian, jestem Hana. Hana? Widzisz, mówiłam ci, że będziesz spała w jego łóżku i zamienisz się w niego. No nieźle. Ema, musisz mi pomóc. Dzisiaj przecież mam odcinek kolejny Next Top Model i wyglądam jak Julian, jestem obrzydliwa. Ej, no przestań, przecież aż tak źle. To też nie jest być Julianem, ale chodź, mam pomysł. Możemy ci zrobić włosy z tego jasnego papieru. Co ty na to? Co? Włosy z papieru? Przecież nie jestem taka ohydna, żeby moje włosy wyglądały jak ten papier. Przestań. O matko, Hana, no, to był tylko pomysł. Jak nie chcesz, żebym coś wymyślała, to sama na siebie jesteś zdana już teraz. O matko, najgorzej. Wszystko, co powiedziałam, stało się prawdą. Koszmar stał się prawdą. O nie, co teraz zrobić mam? Nie mogę przecież wyglądać jak Julian. To co, może pójdę po prostu, no nie, ubiorę się po prostu w ciuchy Juliana i będę, idę Emma, słuchaj, idę jako Julian, zobaczymy, może się uda, może dadzą mi radę, może pozwolą mi występować, może jak wrócę to coś wymyślisz. Jak myślicie, czy dobrze skończy się ta historia, czy uda mi się odmienić Hanie?